Rozpoczął się drugi nabór do projektu Młode Kadry Podkarpacia, jaki realizuje Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Liczba miejsc jest ograniczona. Celem głównym projektu, który rozpoczął się w lutym 2018 roku, jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych w wieku od 15 do 29 lat. Projekt oferuje staże zawodowe i kursy zawodowe, a także indywidualny plan działania oraz poradnictwo zawodowe. Tutaj pozostawiamy wybór osobom, które się do nas zgłoszą. Jesteśmy w stanie zrealizować każde szkolenie zawodowe kończące się tylko kwalifikacjami zawodowymi. Także wybór pracodawcy do realizacji staży również należy do ich wyboru. Z proponowanych form aktywizacji zawodowej w ramach drugiego naboru będzie mogło skorzystać 39 osób, które spełnią pewne warunki. Projekt dedykowany jest dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, nie uczących się i nie kształcących w systemie dziennym, zamieszkujących Podkarpacie, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kursy lub staże. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i udziału w projekcie można uzyskać w Biurze Projektów Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ulicy Marii Dąbrowskiej 15 w pokoju 210 lub telefonicznie.